Cześć. Cześć! Dzisiaj widzimy się w takich nietypowych okolicznościach przyrody, a mianowicie jesteśmy na Śnieżce. Zrobiliśmy sobie taki szybki wypad do Karpacza kilkudniowy, więc zobaczycie, co dla Was przygotowaliśmy. Na nogach, od samego Karpacza szliśmy i jest bardzo przyjemnie. Droga nie była zła. Jak widać, pogoda jest bardzo, bardzo, bardzo fajna. Cały Karpacz widać, Jelenią Górę też widać, Powary też widać. Tutaj mamy jakby widok na stronę polską. Mamy tutaj też to obserwatorium całe. Tak to wygląda. Myślę, że większość osób była w życiu kiedyś w Karpaczu, czy tutaj w Karkonoszach i na tej Śnieżce gdzieś tam się znalazła. No i tutaj też widać stronę czeską, trochę mniej jej widać z tej perspektywy, bo usiedliśmy, gdyż bardzo, bardzo, bardzo wieje. Ale jak widać, Gabrysia tutaj w dobrym nastroju. Pogoda dopisuje, więc myślę, że filmy będą fajne. Fajny weekend, szybki weekend w Karkonoszach. Subskrybujcie nasz kanał. I widzimy się już na dole w Karpaczu. Na razie. Dzisiaj przyjechaliśmy zwiedzić zamek Czocha. Z takich ciekawostek powstał on w drugiej połowie XIII wieku i był warownią na granicy Czech. Na razie nam się bardzo podoba, zobaczymy dalej, będziemy zbierać. Dokładnie tak. Zamek jest tak naprawdę do zrobienia w kilka dni. Z tego względu, że jeżeli my się udaliśmy do niego z Karpacza, no to ciężko byłoby na rowerku tutaj dojechać w jeden dzień, bo ciężko byłoby wrócić, bo to ponad 100 km w dwie strony. Ale myślę, że jeżeli ktoś by się zatrzymał w Jeleniej Górze, to już jest do zrobienia, bo to jakieś 40 km na stronę. A jak ktoś w ogóle się zatrzymał w Karkonoszach, gdzieś w Sklarskiej Porębie i tak dalej, myślę, że to jest bez problemu do zrobienia. Gabrysia została uwięziona. A powiedz nam jakąś historię zamku z tego, z tej klatki. Tutaj była kiedyś uwięziona taka księżniczka i miała, no i nie dawali jeść ani pić i pewnego razu po prostu... Ale weź nie wymyślasz takich dobrych historii, bo później się okaże, że ktoś to uwierzy i jeszcze nas pozwą, że fake newsy rozprowadzamy. To jest właśnie ta rzeka, prawdopodobnie rzeka, która prowadzi do tego kąpieliska, do tej plaży, z której prawdopodobnie widać cały ten zamek. Tak on się prezentuje z tej strony. Naprawdę potężna budowla, wysokie mury, fosa bez wody, ale jakieś pozostałości tego, jak to wyglądało, są. Naprawdę, myślę, że ten most jest najciekawszą chyba atrakcją, która na tym zamku tutaj się znajduje. Właśnie zbliżamy się na dziedziniec. Gabrysia poszła przodem. Tak to mniej więcej wygląda tutaj z lewej strony, z lewego wejścia. Bo zamek, nie da się ukryć, prezentuje się bardzo dobrze. No. Ta budowla naprawdę jest imponująca. Może jest, no nie da się ukryć, jest mniej imponująca niż Książ, ale myślę, że w okolicy tutaj Karkonoszy to jest chyba najciekawsza budowla, jaką widzieliśmy. Jest też w innym stylu niż Książ, nie? No to prawda, jest dużo starszą budowlą. Chyba że Książ był tam wiele razy odnawiany. Ja też nie jestem jakimś specjalistą, jeśli chodzi o historię, więc tutaj nie będę się wypowiadał. No ale nie da się ukryć, że... No, że na pewno fajnie jest tutaj zachowana tutaj ta architektura murów obronnych, fosy. O właśnie, no to jest imponujące. I chciałbym zobaczyć to, jak tutaj był jakaś bitwa, jakiś atak na tą budowlę. Jak tu woda płynęła, bo prawdopodobnie płynęła.
Nie znam się na historii, ale wydaje mi się, że tak powinno to wyglądać. Tak tutaj wygląda, jak wyglądają mury. Idziemy. Kawiarnia, grota, studnia. No zobaczymy, jak to wygląda. O, jaki klimacik. A, kawiarnia. Czyli tak wygląda kawiarnia. Kawiarnia w zamku Czocha. Jesteśmy już chyba prawdopodobnie. Chcemy zobaczyć studnię i prawdopodobnie tutaj obok jest kawiarnia, jak widzimy. Jesteśmy właśnie przy studni. Jakieś oldschoolowe wiadro. Pewnie ciężkie. No, pewnie ciężkie, bo to jeszcze chyba stalowe, jakieś żeliwne, żelaza, nie wiadomo. Ciekawe, czy Gabrysia zgubi okulary. Jak ci się podoba? Fajna, a jest taka podświetlona. Nie wiem, czy coś tam będzie widać. O, jest głęboko. Musicie nam uwierzyć na słowo, ale jest głęboko. Głośnik tutaj też jest, widzę, bardzo fajnie wkomponowany w ten kamień. Jak ci się podoba studnia? No fajna, szkoda, że nie odkryli. No szkoda, że nie, ale no wtedy by ludzie wrzucali pewnie jakieś pieniądze i tak dalej. No właśnie. I prawdopodobnie byłaby tam też jakieś śmieci by się znalazły. Ostatnim takim właścicielem historycznym był taki profesor z Drezna, a później, no nie wiem, co się stało z zamkiem, czy ktoś go wykupił. Nie mogliśmy jeszcze tej historii, jeszcze się nie dowiedzieliśmy. No prawdopodobnie teraz jest, nie, no myślę, że w tym momencie jest to w prywatnych rękach. Ktoś sobie to wykorzystuje dla własnych jakichś tam ekonomicznego zysku. Ma w prywatne ręce, więc ktoś z tego po prostu zrobił biznes. Hotel, restauracje, kawiarnie. Czyli w sumie to, co zrobiłby każdy. Nie potrafiliśmy nazwać tych rusztowań z drewna. Mam nadzieję, że nam pomożecie. Nie wiemy, co to jest, ale bardzo fajnie to wygląda. Ciągnie się po całych tak naprawdę murach. Po całym dziedzińcu. Zobaczymy, jak to wygląda. Zaraz sobie tam wejdziemy. Gabrysia właśnie tutaj się chwali, że weszła w jakąś pajęczynę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało z góry. Fajnie się to prezentuje. Naprawdę wspaniałe były tu zdjęcia. Czuć te drewno. No, czuć tą. Czuć XIII tak wiek. Stare drewno. Fajna miejscówka na zdjęcia. To się nie da ukryć. Drewienka pod nami. No, są, ale się boję zwodzić. Też tak też uważam, że może się to skończyć źle, ale chyba. To trochę wygląda, patrz. Nie wiem, ładnie to się wygląda, no. Z Wiedźminem trochę. Spójrzcie, jak ładnie. Wiedźmina i tu by były spójrzcie takie na ten dziedziniec, mam nadzieję, że to będzie fajnie widać. Tam troszkę tutaj zmienię parametry w aparacie, o. Takie stragany. Naprawdę tak. Widać. Powinny tu być teraz jakieś kupcy i moglibyśmy sprzedawać złoto, bursztyny. I nie wiem, co tam jeszcze. I pączki, dokładnie tak. Chyba za Gabrysią chodzą pączki, nie da się ukryć, że... Nie mogę doczekać. Czyli szukamy pączków, to jest nasz kolejny quest. Dziedziniec wygląda naprawdę fajnie. Jeżeli zdecydowalibyście tutaj się przyjechać, my nie wybieramy się na zamek z tego względu, że nie jesteśmy jakimiś wielkimi fanami wnętrz zamków, więc dziedzinie jest naprawdę spoko, to się nie da ukryć. Nudniejszy niż Książ jednak ta bryła jest dużo, dużo ciekawsza i ogrody naprawdę robią robotę. Tutaj no ładny jest ten drewniany, nie wiem, co to jest, cały czas się zastanawiam, jak to się nazywa. Tak, ten podest, to rusztowanie. Prawdopodobnie, które służyło do jakiejś, no myślę, że jakiejś lawarty, tak ja to chociaż to rozumiem. Wygląda to fajnie, ale czy dziedziniec jest czymś fajnym? No jest dość droga rozrywka dla osób, które chciałyby zrobić tutaj, tylko sobie wejść, zobaczyć i zrobić kilka zdjęć. Nie da się ukryć, że to jest jednak, ile zapłaciliśmy? 8 zł, tak, za wejście tutaj, czyli zobaczenie. I studenci płacą normalnie, żeby nie było, do 15 lat jest długo. Więc Gabrysia jako studentka nie mogła sobie wejść taniej. Koniec.
Zamek jest ładny, myślę, że warto go zobaczyć. Jak ktoś lubi chodzić po takich... starociach. Tak. Z całym szacunkiem do starych rzeczy. Zwiedziliśmy dziedziniec, w środku nie byliśmy. Ale teraz już opuszczamy zamek. Możemy zrobić nogi tylko w taki sposób. To jest nasz jedyny rowerowy trening na tej wyprawie. Ale wolą, bo wczoraj się wejście na śnieżkę. Mamy również dwóch. Właśnie na tym turystów na gapę. Pozdrawiamy. Z tylnej kanapy. Właśnie okazało się, że jeziorka, które widzieliśmy na naszym nagraniu z góry na wieży nie byliśmy. Jeziorka, które widzieliśmy, czy tam, nie wiem, czy to jest jezioro, czy rzeka, które widzieliśmy z poziomu mostu, niestety nie łączą się te jeziorka. Widzimy tutaj tylko kawałek zamku, który wystaje ponad drzewami. Cofamy to, co mu powiedzieliśmy. Statek gdzieś tam zakręca za rogiem, więc mamy nadzieję, że również tam będziemy w stanie dopłynąć naszym rowerkiem i zobaczymy cały zamek Czocha z poziomu wody. W pełnej okazałości widać zamek Czocha. Zaczyna nami bardzo bujać z tego względu, że właśnie zawróciliśmy. No, ładnie to wygląda. Nie da się ukryć, że warto zobaczyć ten zamek właśnie z perspektywy wody. Jak wam się podoba? Gabrysiu, jak ci się podoba? Fajnie, ładnie. Ładnie to wygląda, nie? Warto tutaj przypłynąć. Jak dla mnie dużo... jest to bardziej opłacalne, a czy może nie opłacalne, jest to dużo bardziej estetyczna miejscówka niż zwiedzanie samego dziedzińca. Bo nie dość, że jest rozrywka, trochę sportu i jeszcze dodatkowo mamy jakieś fajne atrakcje. Właśnie się przenieśliśmy z zamku Czocha do Jeleniej Góry. Jesteśmy na rynku i sobie spacerujemy. Ze ptakiem. Tak. Zobaczymy, co mają nam do zaoferowania. Nigdy tu nie byłam, wiem. No ja tylko raz chyba w życiu i to przejazdem, więc zobaczymy, jak wygląda centrum w Jeleniej Górze. Podeszliśmy do tego, co nas najbardziej interesuje, a więc do pączkarni. Zobaczymy, czy te pączki są naprawdę takie dobre. Manufaktura, więc powinny być dobre. Zresztą sama nazwa to wskazuje. Zaraz sobie wybierzemy jakieś fajne, świeże pączuszki. Ale Kinderbueno ma na sobie białą czekoladę, więc chyba bym była za Rafaello. A może zapytamy po prostu, które są najświeższe? Wszystkie wyglądają na super świeże i dzisiaj wypieczone. A taki pączek ciepły... Nie, to weźcie, bo się opłaca, ale ja pączka nie wcisnę. Ja tylko wezmę pół gryza od drugiego. Czyli od tego youtubera słownego. Gabrysiu, to jakie przemyślenia po zjedzeniu pączka o smaku Rafaello? Dobre, smakujemy. Jutro robimy test w carpaccio. No. Porównamy. Tak teraz się już żegnamy. Jedziemy do Karpacza zobaczyć, co tam jeszcze ciekawego możemy zwiedzić. Jelenia Góra nas, wydaje mi się, że nas pozytywnie zaskoczyła. Fajna jest, bardzo ciekawa architektura. Naprawdę jest to tutaj oglądać. Jeżeli ktoś by chciał przyjechać, to naprawdę warto. Zapraszamy. Jesteśmy już w Karpaczu i pierwszą rzeczą, która nam tutaj, która nas zafascynowała, bo to naprawdę jest mega ciekawa rzecz, jesteśmy obok kruczych skał i widzimy najpiękniejszy widok chyba naszego życia. Piękne, przypięte rowery. I to jakie rowery? Rowery do najmłodszych. Widać, że tutaj najmłodsi podróżnicy zostawili swoje rowerki
i poszli dalej. Idziemy na Klucze Skały. Właśnie po kilkunastu metrach od tabliczki informującej o Kluczych Skałach dochodzimy chyba do samego początku tych Kluczych Skał. Dość ciekawa atrakcja jak na sam środek Karpacza. Nie da się ukryć, że o tym nie wie pewnie większość osób, które w tym Karpaczu przebywa, bo jest to dość daleko od samego deptaku, od samego centrum, ale naprawdę fajne miejsce. Można poczuć klimat gór w samym centrum Karpacza. Widzisz, sobie tu wspinają, kaski mają. No, żmija, chodź, spokojnie. Poczekaj, nie. Chyba właśnie spotkaliśmy żmiję. Sobie ucieka mała żmijka. Chyba żmija, nie jestem pewny. Ale wystraszyła Gabrysię. I miała ładne pręgi. Więc schowała się gdzieś, nie chcemy jej straszyć. Nie chcemy też być ukąszeni, więc się powoli wycofujemy. Ale ładnie wyglądała. I to była dość spora, nie? Z pół metra miała na pewno. A to widzicie. Flora i fauna. Właśnie doszliśmy na jakiś potoczek. Wygląda też imponująco. I to też jest kilka minut dosłownie od Karpacza. Więc dla osób, które nie bywają nigdzie dalej niż deptak, to naprawdę polecamy, bo fajna miejscówka. Biorąc pod uwagę, że to jest naprawdę kilka minut od samego centrum, może kilkanaście minut od samego centrum. Przeszliśmy tutaj z Kluczych Skał, może z 10 minut nam to zajęło. Teraz idziemy, w sumie nie wiem w jaką stronę, ale idziemy. Idziemy cały czas głównym tutaj naszym szlakiem żółtym i zielonym, znaczy które się prawdopodobnie łączą. I tutaj właśnie w takich pięknych okolicznościach przyrody widzimy piękną polanę, ule, jakieś mini pastwisko oraz domek. To jest chyba jakaś szkółka roślin, jak dobrze kojarzę. Tak, chyba szkółka, jakieś roślinki tam są. Naprawdę wygląda to bardzo dobrze i to cały czas, kilka minut, dosłownie kilka minut od deptaku w Karpaczu. Kupujemy pączki. Te w Karpaczu. Wczoraj jedliśmy w Jeleniej Górze, a dzisiaj jemy w Karpaczu. W Jeleniej Górze wczoraj jedliśmy pierwszy raz, próbowaliśmy. Te w Karpaczu już jedliśmy, jak byliśmy tutaj w marcu i zrobiły na nas ogromne wrażenie. Bardzo mi smakowały, jaki duży luk. Więc nie ma zbyt dużego wyboru smaku, ale myślę, że coś wybierzemy. Tak samo jak jeszcze dwa miesiące temu. Czekaj. Były ładne opakowania tych pączków, bo naprawdę na zrobiły wrażenie te pączki. Chyba a no, pączki, były ładne. Jak jedliśmy w życiu. Był napis taki tak, ładny. Teraz jest to sama sieć pączków? Ale no trochę widać, że oszczędzają. Pączek z Karpacza, wielki test. Świeże. Ale lepsze niż wczoraj w Jeleniej Górze? Ciasto jest lepsze, bardziej tłuste. Dobre. Na dzień jeszcze nie masz. No. Lepsze. Inna liga w ogóle. Czyli jednak lepsze. Mały wybór, ale były lepsze. Znaczy są mały lepsze. Wybór, skoro. Pewnie taki dzień trafiliśmy. Warto spróbować. Nutella. Wczoraj jedliśmy, ja mam Raffaello, a Adrian wanilię. Ciekawe, czy dają prawdziwą Nutellę, czy jakieś podroby. Podroby. Mam nadzieję, że podrobów nie dają. Podróbka. Cały wyjazd na to czekamy. No, lepsze niż te. Masz już nadzieję? Mhm. Pan to samo gra. To jest taka kościelna, nie? No. Tak.
i nas jak wczoraj bardzo zagrać. I bardzo nas męczy tą muzyczką. Jak widać, dojechaliśmy do Kalisza. Żegnamy się z wami i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!